Otwieram obrady 63. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Iłowo-Sada, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Iłowo-Sada. Witam Państwa Radnych. Witam Pana Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotra Wilkowicza. Witam Panią Sekretarz Mirosławę Tyszko. Witam Panią Skarbnik Teresę Wiecińską. Witam pracowników urzędu i witam wszystkich, którzy oglądają sesję za pośrednictwem mediów. Ustawowy skład rady 15 radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych według listy obecności na dzisiejszej sesji. Stwierdzam prawomocność obrad. Transmisja obrad rady. Uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów wynika także z artykułu 3 ust. 1 punkt 3 i artykułu 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taki obowiązek wiąże się z możliwością upublicznienia wizerunku oraz innych danych osób uczestniczących w obradach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej RE 119/1, artykuł 6 ust. 1 litera C. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przechodzimy do punktu drugiego. Porządku obrad. To jest przyjęcie porządku obrad. Wprowadzam do porządku obrad dwie uchwały. Jako punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 62/431/23 Rady Gminy Iłowo-Sada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Iłowo-Sada Szkoły Podstawowej w Białutach. Jako punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 62/432/23 Rady Gminy Iłowo-Sada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Punkt trzeci stanie się punktem piątym. Punkt czwarty stanie się punktem szóstym i przesuwamy o dwa punkty. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 62/431/23 Rady Gminy Iłowo-Sada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przejęcia do ponownego wprowadzenia przez Gminę Iłowo-Sada Szkoły Podstawowej w Białutach. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad 12 głosami za. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 62/432/23 Rady Gminy Iłowo-Sada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad 12 głosami za. Teraz przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianie. Są jakieś pytania do nowego porządku? Nie ma. Poddaję nowy porządek obrad pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty 12 głosami za. Przechodzimy do punktu 3 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 62/431/23 Rady Gminy Owosada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Owosada Szkoły Podstawowej Białuta. I o zabranie głosu proszę panią kierownik Barbarę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w paragrafie 4 uchwały nr 62/431/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Iłowo-Osada Szkoły Podstawowej w Białutach widniał zapis, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2023 roku. Wymieniona uchwała nie jest aktem normatywnym zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące. W związku z tym nie ma obowiązku ogłaszania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dlatego w uchwale został wprowadzony zapis. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Czy są pytania? Nie. Daję projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 62/431/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Iłowo-Osada Szkoły Podstawowej w Białutach pod głosowanie. Uchwała została podjęta 12 głosami za. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 62/432/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. I o zabranie głosu proszę pana kierownika Piotra Wildowicza. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które weszły w życie 22 czerwca tego roku, prowadziły szereg bardzo istotnych zmian. Podczas ciągłej analizy nowych zapisów zwrócono uwagę na brak uregulowań związanych z kadencyjnością zespołów interdyscyplinarnych. W związku z powyższym należy zmienić uchwałę nr 62/432/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnych i z paragrafu 2 ust. 2 usunąć wyrazy przed upływem kadencji, że w projekcie uchwały nowym brzmieniu paragraf 2 będzie brzmiał: wójt gminy Iłowo-Osada w drodze zarządzenia odwołuje członków zespołu. Litera A na jego wniosek, litera B na wniosek podmiotu, którego on jest przedstawicielem, litera C na wniosek przewodniczącego zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Poddaję projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr 62/432/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego pod głosowanie. Uchwała została podjęta 12 głosami za. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydacie na ławnika. I o zabranie głosu proszę panią sekretarz Mirosławę Tyszko. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika wynika z artykułu 162 paragraf 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, który stanowi, że rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego policji albo komendanta stołecznego policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Wybory ławników na kadencję 2024-2027 odbędą się na sesji Rady Gminy w terminie do końca października 2023 roku, dlatego też podjęcie tej uchwały i zaciągnięcie opinii jest jak najbardziej zasadne. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Poddaję projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika pod głosowaniem. Uchwała została podjęta 12 głosami za. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jołowosada na lata 2023-2030. I o zabranie głosu proszę panią skarbnik Teresę Wiecińską. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jołowosada na lata 2023-2030 zmieniono wieloletnią prognozę finansową gminy Jołowo-Osada zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmieniono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2. I w załączniku nr 3 dodano objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej. Szczegółowe zmiany, jakich dokonano w wieloletniej prognozie finansowej, czyli w załączniku nr 1, przedstawiają się następująco. Zmieniono dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki, dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych i zmieniono również wydatki objęte limitem, również w latach 2024, 2025 i 2026. W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe będą wynosiły 15 498 zł. Limit wydatków na rok 2023-0. Na 24 5166, na rok 2025 5166 i również na rok 2026 ta sama kwota 5166. Limit zobowiązań łącznie 15 498 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Poddaję projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jołowosada na lata 2023-2030 pod głosowanie. Została podjęta 12 głosami za. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. I o zabranie głosu proszę panią skarbnik Teresę Wiecińską.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zwiększono budżet zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków o kwotę 154 590,27 zł. Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 48 026 188,64 zł, w tym dochody bieżące 32 650 207,64 zł i dochody majątkowe 15 375 981 zł. Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 52 742 893 zł i 6 groszy. Wydatki bieżące 33 881 369 zł 56 groszy i wydatki majątkowe 18 861 523 zł 50 groszy. Deficyt budżetu gminy pozostaje w tej samej wysokości, czyli 4 716 704 zł 42 grosze i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4 686 409 zł. I z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków unijnych w wysokości 30 295 zł 42 grosze. Zwiększono wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o 3000 zł i wydatki te po zmianach będą wynosiły 466 731 zł, w tym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 168 tysięcy i na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 298 731 zł. Dochody z tego tytułu pozostają w niezmienionej wysokości. Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany po stronie dochodów, w dziale 750 Administracja Publiczna zwiększono dochody z tytułu środków unijnych otrzymanych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację projektu e-administracja w gminie Iłowo Osada, kwota 62 894 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, kwota 73 650 zł 27 groszy. Jest to zmiana na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego nr 184 przez 2023. W dziale 855 rodzina zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania związane z przyznawaniem kart dużej rodziny 189 zł na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego nr 185 przez 2023. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów z tytułu środków unijnych otrzymanych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na zadanie doposażenie działki urządzenia siłowni zewnętrznych w miejscowości Brodowo 17 857 zł. Po stronie wydatków dokonano zmian. W dziale 750 Administracja Publiczna zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych 4 tysiące. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 6 051 zł, zakup środków żywności 1000 zł oraz zakup usług pozostałych 5 tysięcy. W dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych, dowożenie uczniów do szkół 64 700 oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 73 650 zł 27 groszy. W dziale 851 Ochrona Zdrowia dokonano przeniesień w planie wydatków oraz zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników 3 tysiące. Są to zmiany dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, świetlice socjoterapeutyczne. W dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale 855 Rodzina zwiększono wydatki na zadania związane z przyznawaniem karty dużej rodziny 189 zł
oraz zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych 1000 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Poddaję projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020. Sprawy bieżące. Nie widzę. Zamykam obrady. 63. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jułowo-Sada.